Witam Państwa bardzo serdecznie na koncercie świątecznym. W związku z tym, że spotykamy się w szkole, to w imieniu dyrekcji, nauczycieli oraz naszych najmłodszych artystów, wszystkich uczniów naszej szkoły, chciałabym zaprosić Państwa do przeżycia niezwykłej lekcji. Zapraszam serdecznie. Kiedy w naszym domu kolędy śpiewacie, pozwólcie żyć, że usiądziemy z Wami. Przyszłońce kolędy razem zaśpiewamy. Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy dla wielu ludzi na całym świecie. To chyba jedyny okres w ciągu roku, kiedy na parę dni ustają działania wojenne, a ludzie są dla siebie szczególnie mili i serdeczni. A teraz pytanie do innych grup. Co najbardziej kojarzy Wam się ze świętami? Prezenty! A prezenty leżą pod? Choinką! No właśnie, to wszyscy wiedzą. Ale nie wszyscy wiedzą, że to od naszych zachodnich sąsiadów, Niemców. Twoje dary. Przyłącz się do nas. Będzie nam raźniej. Nie mogę. Nie mam czasu. Muszę robić miodły. Moje siostry, czarownice z innych miast już na nie czekają. Bo kiedy miasto na święta się stroi, nie jeden z nas o przyszłość się boi. Nie jeden z nas marzenia ucieka. Jak pachnie barszcz i pierogi z kapustą i grzybami?
Kroimy plastry wędliny uwędzonej na żywym ogniu i aromatyczne pasztety. A my cieszmy się każdym porankiem, szczęśliwym dniem, spokojnym snem. Cieszmy się szacunkiem, który możemy dostrzec w oczach drugiego człowieka. I patrząc na radość naszych dzieci, na ich beztroski uśmiech, zdziwienie, że można po niebie podróżować saniami. Wesołych świąt! Siadając do stołu wigilijnego, żebyśmy przedłużyli te uczucia na cały rok. Żeby nie tylko pamiątka narodzenia Chrystusa tego wieczoru, tej nocy nas jednoczyła. Żeby jestem dumny, że mamy taką szkołę, że mamy takie wspaniałe dzieci, że mamy takie wspaniałe grono pedagogiczne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że za tą chwilę przeżyć, radosnie przeżyć, bo święta, pomimo tego, że są częścią naszego życia zadumy, ale są przede wszystkim naszą radością. Zadum w imieniu wszystkich obecnych, Pani Dyrektor, gronu pedagogicznemu, wspaniałym dzieciom i ich rodzicom bardzo serdecznie dziękuję.